Cześć wszystkim, z tej strony Shadow. I tak, ja pomyślałem, że może mógłbym spróbować odwzorować to coś w Scrap Mechaniku, bo to jest taki jakby taki mechanizm do chodzenia. Nie wiem, czy mi się to uda, ale dzisiaj to spróbuję zrobić. No. I właśnie po to zrobiłem tutaj wcześniej taką siatkę wielką. Nie wiem, czy taka siatka będzie odpowiednia. Coś takiego, czy to będzie odpowiednie, czy nie. Może nie być odpowiednie, kto wie. I spróbuję na tym czymś zrobić ten, poumieszczać różne rzeczy. A ta czerwona kropka to jest środek tego wszystkiego. No i tak, ja wyszukałem tutaj takiego momentu, kiedy ta niebieska linia to jest ta, która się obraca. Kiedy ona będzie tak prosto w dół, nie wiem, czy ona jest tak idealnie prosto w dół, ale jakoś tam jest prosto w dół. Dobra, musiałem to naprawić, jest prosto w dół. I spróbuję te wszystkie punkty tutaj odwzorować jako łożyska w Scrap Mechaniku. I nie wiem, gdzie mam zacząć. I stwierdziłem, że ta siatka może być trochę za mała, więc zrobię taką trochę większą, taką, która będzie miała większe po prostu to wszystko. No i tak, zrobiłem tą siatkę trochę większą. Nie wiem, czy taka mi wystarczy, ale jest. No i tak, skończyłem robić te punkty, które są tutaj, te wszystkie kropki. I musiałem jeszcze tutaj dorobić dwa te kwadraciki, bo mi nie starczyło miejsca. I też, i tak, dlaczego latam? Dlatego, że ja mam zainstalowanego fantmoda i wpisałem po prostu komendę fly, bo on to umożliwia i mogę latać. A teraz chyba przejdę do chodzenia. No i teraz trzeba połączyć te wszystkie kropki. Muszę zobaczyć, które są ruchome, które nie. No i tak. Tutaj wynika z tego, że ta kropka obraca to, a ta jest po prostu przymocowana. Więc te dwie są przymocowane, a te mogą być odczepione. Dobra, połączyłem te wszystkie kropki i teraz nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Najpierw to dało się to zapisać. To chyba nawet jest na podnośniku, tak. Nie wiem, jak to nazwę. Nie będzie tak. No dobra. Czyli to w ogóle może... Tak, to przydałoby się też najpierw odczepić tą siatkę, usunąć. Czy ja ją zapisałem nawet. No to raczej mi się nie przyda. Okej, teraz można to postawić jakoś pionowo na przykład. W takim słupie, nie wiem, czy on nie będzie za wysoki, ale zobaczymy. Co zadziała? Nie wiem, wątpię w sumie. Czego nie mogę tego spalać? Coś jest nie tak. To tak, ten słup chyba jest za niski. Taki powinien wystarczyć. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że zauważyłem, że te tutaj trójkąty, które są wypełnione, to są wszystkie te trzy kropki połączone razem, bez żadnych tych. O! Okej, to chyba... To zadziała chyba! Silnik trzeba jeszcze znaleźć. Elektryczny, można wziąć najlepszy. Jakie to jest wysokie w ogóle jeszcze. I przycisk. Działa. Działa. Za pierwszym podejściem, bo to jest...
pierwsze podejście do tego całego ustrojstwa i za pierwszym podejściem to działa. No i tak, teraz te niektóre rzeczy to trzeba tutaj pousuwać. Dlaczego to jest idealnie skierowane w stronę... Okej. Zanim to się tam pousuwa, to można by to zobaczyć. Halo. O. I to w ogóle działa. I to chyba działa dobrze po prostu. Idealnie. Dobra. Trochę mnie to latanie wkurza, bo jak tak lecę normalnie, to lecę wolno. A jak shifta przytrzymam, to super szybko. Tak, trzeba znaleźć jakoś. Nie wiem, czy to... O! Może być. I teraz muszę tam postawić jakąś podłogę czy coś. Nie wiem, czy to nawet tak będzie dobrze. Ale no nie sądziłem, że mi się to uda za pierwszym razem. Chciałem, że będę musiał jeszcze coś tam poprzerabiać, ale... To nie działa. W ogóle nie wiem, czy ja to, to chyba z drugiej strony. Chyba trochę za wysoko dałem to tę platformę. Trochę niżej. I jeszcze będę musiał chyba drugą nogę podłączyć tam. Okej, to tak wyszło. No! Trochę jak tutaj widać, to jest tak, trochę do góry idzie, a w oryginalnym filmie to nie szło do góry, ale to też wygląda strasznie dziwnie, jak to działa, te wszystkie bloki takie. Okej. Ale działa jakoś. I tak. Muszę to jakoś skopiować. Okej, jakoś to odwróciłem na drugą stronę. Teraz trzeba by chyba te dwa pałągi połączyć. I myślę, że... Może być mały problem. No. Może być tym mały problem. Ja sobie muszę to podłączyć do siebie? Chyba nie. Chociaż... Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Dobra. Ten pomysł polegał na tym, żeby podłączyć jakby to tak. I... to zadziała, nie wiem. Może to trochę... To mogę usunąć. Czy to zadziała teraz? To jest dobre pytanie. No to chyba tylko jeden musi być napędzany. No tak, bo to jest wyłączone. Tak, muszę kolejnego. Tak, i z tą prędkością to ja mogę wylecieć sobie z mapy i poza mapę. Trochę dziwne. Ale dobra. Muszę teraz znowu tego kijka zrobić wielkiego. I to przyspalać jakoś. To chyba nie miało tak? Dobra. Spróbuję tak jakoś przyspalać. Wydłużyć, o. To usunąć. To działa. A chyba coś nie tak. Chociaż... Może to zadziałać.
kawę na jakszyjską prędkość. Okej, coś tam. To chyba działa. Dobrze. Okej. Trochę mniejszą prędkość. Tak gdzieś tyle. No. No i teraz muszę tą część podwójną zapisać. Może najpierw to wyłączyć. No i na podnośnik. Tylko nie poza mapę. Trzeba to latanie wyłączyć. I ogólnie ten mechanizm, ta cała noga nazywa się tak jak to. Ja tego nie przeczytam, bo to jest chyba trudna nazwa, ale tam nie jest. No i teraz to. Co to działa? Ale się mi nie przewracaj. Jakoś by to trzeba podłączyć. Można to tak tłokiem tutaj. O. Czy to będzie dobry pomysł? Może. Ale potrafią coś tak stać. Nic niech będzie. I... ten tłok trochę przeszkadza. Chyba. Tak. To... Stop. Na tą stronę. To też nie tutaj trzeba to podłączyć. To tu może spróbować można. Jakie tu? Trochę niżej albo wyżej. O. A tego przyspawać tutaj. Nie wiem, czy nie będę musiał tych dwóch pałek połączyć ze sobą. Można spróbować. Coś tam działa, coś nie działa. No właśnie. Dobra, na razie to ja tego pałąka wywalę. No właśnie, bo tutaj przez to... Ale idzie w taki sposób. Okej. Okay. Jak to teraz podłączyć? Bo ja tę nogę tutaj dałem z tej strony, bo mi się nie chciało tego zrobić. Ale no, będę musiał. Dobra, spróbuję jakoś to tutaj zrobić, żeby ta noga była po tej stronie. Dobra, odzorowałem chyba dobrze to wszystko. Trzeba to przypiąć znowu do jakiejś supa. I wygląda, jakby miał działać. Chyba będzie działać. Może drugą stronę. Chyba to jest źle zrobiłem. No dobra.
to jednak to trzeba chyba odłączyć. O. No, no i teraz to powinno lepiej to działać. Znowu będę musiał to przypiąć do supa i mam nadzieję, że zadziała. Chociaż... Może teraz spróbuję użyć tego kontrolera. Ma trochę lepszy pomysł. Trochę wolniej. Coś się popsuło. I się coś zepsuło. Dobra, trzeba to trochę oddalić od siebie. Będzie kolidować nawzajem ze sobą. No dobra. I działa. No. Trzeba teraz to spróbować zrobić, żeby tak, żeby stało. Chyba nam się uda to zrobić. Okej, przypiąłem te dwie części do siebie. Jest to ogromne po prostu. I się tak załamało trochę. Ale tak, zobaczymy, czy zadziała. Pierwsza próba. Aha, dobra. Chyba więcej nóg potrzebuje. No. Chociaż. Mogę spróbować jeszcze podłączyć te dwie do siebie. Nie wiem, czy mi się to uda. Może mi się to nie udać. Bo muszę to jeszcze bardziej poszerzyć. No. Okej, wszystko się rozpadło. O nie, lagi. Dobra, szybko. Trzeba to podłączyć. Będzie teraz szersza. Bo się uda. Lepiej jakoś to... No, mi się wydaje, że trzeba by to podłączyć. Kolejny test. I coś... Co się stało? O, idzie. Trzeba jeszcze jeden kawałek
więcej tych nóg dodać, wtedy chyba lepiej wyszło. Dobra, jest i zaczynają się robić lagi. To mi się nie podoba. Myślę, że to będzie musiało być napędzane kontrolerem. Żeby po prostu móc... Chociaż nie. Dobra, nie. Kontrolerem. Okej, okay, i to powinno zadziałać. O, idzie. Działa. Działa. No. No, ale szybkie to jest. Wow. To idzie. Ja się tego nie spodziewałem, że to będzie chodzić. Dajmy na maksymalną prędkość. I teraz to biegnie. Wow, ale to szybkie jest strasznie. Lepiej, żeby się nie zbliżało do tamtych rzeczy, bo to wtedy będzie strasznie lagować. No i tak. Ja bym chciał tu jeszcze coś zrobić. Też wpadło do głowy, tylko nie wiem w sumie co. A, wiem. Ten. Gdzie są te bloki? To jest blok, który powinien mieć największą przyczepność. Tam w po prawej widać jest taki jest friction. I tam jest tych kropek chyba najwięcej z wszystkich tych bloków. I ja bym chciał je wstawić tutaj na dół, tych nóg, żeby miały lepszą przyczepność. Choć ja to teraz postawię. O! Nie wiem dlaczego ten podnośnik łapie akurat w tym miejscu. A nie tu będzie. Ten kawałeczek. Można by zamienić na te cegiełki jakby. Czy to tam jest? Te wszystkie. Dobra, zamieniłem. Te wszystkie tutaj te końcówki tych nóg są już tych cegiełek. No to będzie szybciej niż nie. Ja teraz trochę mniejszą prędkość, żeby to tak, bo jak on tak biegnie, to on, te nogi się podnoszą tutaj do góry. Ja mógłbym też dodać trzeci zestaw tych nóg, ale to już chyba by za bardzo lagowało, ale mogę się nie spróbować jeszcze zrobić. Nie no, nawet szybki jest. I trochę problem czasami jest z wstawieniem go na podnośnik, bo ten podnośnik w tej chwili jest na prawie najwyższym swojej możliwości wyciągnięcia w górę. Mogę w sumie jeszcze sprawdzić, jak on szybko chodzi. W poprzednim odcinku chyba mówiłem wam o tym, ale w lewym górnym rogu widać różne takie statystyki czy coś. I tam też w tych statystykach są kilometry na godzinę. Chodzi tak mniej więcej do 20 iluś kilometrów na godzinę. I spoko. Jak na chodzącą machinę. Ja w sumie chciał go przetestować jeszcze na jakimś takim terenie czy coś, bo to jest jak na razie ten płaski świat. Kurde, dobra, włącz się. Super. Ja spróbuję jeszcze dodać następny, żeby było tych nóg tutaj więcej. Dobra. Dodałem trzeci zestaw tych nóg i stwierdziłem, że trzeba było jakieś je ustawić. Najpierw ustawiłem je tak, żeby po prostu te były w dół, te były jakoś w tą stronę, a te w górę. Bo jakoś tak.
Ale teraz stwierdziłem, że sobie 360 podzielę na 3. I są teraz wstawione, powinny być równo, chociaż nie wyglądają, ale chyba są równo. I tak, tego właśnie się spodziewałem, że to się stanie. Najpierw ja wolę to zapisać. Muszę jeszcze znaleźć dobre miejsce. O! I to powinno zadziałać. I daję to prędkość na środek. Wszystkim. O, idzie. I są straszne ragi. No. My możemy obserwować, jak idzie to coś z większą ilością nóg. I z większymi lagami. No, myślę, że... Nie wiem, coś się psuje chyba. Ale chyba dobrze, poustawiam to wszystko, no idzie no. Tak, tej wersji raczej nie będę wsadzał do innego terenu, ale spróbuję. No i tak, widzimy się na innej mapie. I ogólnie to oryginalny ten, ta maszyna to było... Coś takiego, to była taka, taki właśnie chodzące coś napędzane wiatrem. No i tak, na razie w Scrum Mechaniku jakby czegoś takiego nie można zrobić, bo nie ma takich tych żagl. No, ale twórca tego moda, Fant Mod, który mam teraz zainstalowany, w następnej wersji zrobił żagle, więc może kiedyś nam się to uda zrobić. No i strasznie dużo w ogóle tych różnych wersji tego czegoś jest i to jest aż tak duże. No i to coś jest dosyć spore. Jak widać. Dobra, jesteśmy już na nowym świecie. I trzeba znaleźć jakiś taki teren, który to można puścić, w którym by to fajnie... O, tutaj są te pola i one są takie ciekawe. Jestem ciekawy też, czy wejdzie na tą górę. Można to zrobić. Gdzieś... Tu. No i tą wersję, bo tamta jakoś za bardzo reaguje. Też będzie problem z położeniem tego, jak widać. Bo jakoś średnio da się to położyć na takim terenie, bo to potrzebuje płaskiego terenu. To jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka maszyna. No. Ja, czy on może iść do tyłu? Chcę coś przetestować. Wezmę siedzenie, postawię i... Czy ja mogę iść do tyłu? O! Idzie do tyłu. No, nawet szybki jest. No i dobra. Patrzymy. Nie w tą stronę. Widać, jest trochę za szybki na razie. Trzeba by go tak dać na połowę. No i idzie. Dobra, może trochę szybciej. Gdzieś tutaj. To jest mniej więcej chyba taka jakaś optymalna prędkość. Dobra, pole przeszedł bez problemu, a zobaczymy teraz, jak na tą górę wejdzie. Czy w ogóle mu się uda na tą górę wejść. No, chyba mu się uda. Jak się wdrapie tymi
problem z tym, że nie wiem za bardzo jak nim skręcać. No, może mu się uda wejść. Coś chyba tam, skała przeszkadza mu. Chyba mu się nie uda. Chociaż tutaj... A może jakbym się bardziej rozpędził? Czy zejdzie z tej góry? Nie wiem. Dobra, może będę musiał go chyba podnośnikiem stąd piąć, ale... No i dodałem mu jeszcze jakieś takie tutaj to ustrojstwo, które pozwoli mu tak trochę skręcać. No, jakoś tam skręca. Spróbujemy teraz wejść po tym płaskim terenie, a potem mogę spróbować wejść na tą górę tym potrójnym. Pomoże to też coś pomóc. Wchodzi. O, może się przewróci. Nie przy... Jestem ciekawy, czy ta maszyna mogłaby się jakoś przewrócić chodząc. No mogłaby, ale to byłoby chyba dosyć ciężkie. Mam jeszcze pewien pomysł. Żeby spróbować podkręcić to na maksa. I go tutaj przenieść, bo widzę jakoś tam średnio. Tu? No i dobra. To chyba no, to szybkie jest. I czy mu się uda? Może mu się uda. Wejść. Jakbym tutaj silniki dołożył, to na pewno by się udało. Zrzutowe silniki. Chyba mu się nie uda. No. Nie w stanie się tam zdrapać. Ogólnie to mam już 30 minut odcinka i nie wiem, czy zdążyłbym jeszcze coś tu zrobić. Ale dobra. Tego to ja sobie w sumie zapiszę. Tylko nie wiem gdzie. O. I teraz tego największego trzeba dodać. Może on tam wejdzie. To będzie trzeba się zmierzyć z lagami. Nie, to ja go jeszcze nie testowałem na tej takiej prędkości najwyższej. Można to też spróbować. W którą stronę on idzie? Złą. Stój! Stój! Kurde. O! Ej, trzeba by tu siedzenie wsadzić i tak. No. Są dosyć duże lagi. Teraz idzie do tyłu. To... No i zobaczymy, czy ta wersja z większą ilością nóg wejdzie tam. No i tego drzewa nie. To drzewo nie walnie. To może trochę chwilę potrwać. Jest mały problem. Dobra, to dodam jeszcze to ustrojstwo do skręcania. Dobra, działa. No i idziemy.
Skręca bardzo wolno, ale przynajmniej skręca. No i dobra, zobaczymy, czy tej wersji się uda wdrapać na górę. Może jakoś lepiej będzie, czy coś, nie wiem. Te lagi to po prostu są straszne. Może mu się też nie udać w ogóle ten. No, w sumie to też mogę zapisać. Tylko trzeba znaleźć miejsce, gdzie będzie można to postawić. O! No i myślę, że to będzie koniec tego odcinka. No mogę się zapisać. No mogę. Tak, ja byłem Shadow, to był Scrub Mechanic. Cześć!